Ja nagle zobaczyłam, że ja praktycznie tego kredytu jeszcze nie mam spłaconego, mimo spłaty 10 lat tego kredytu. Praktycznie kapitał spłacony, czyli te 168 tysięcy mam spłacone i robię cały czas nadpłaty. No to się przeraziłam, że płacę pieniądze komuś, kto mnie oszukuje. Witam w najnowszym odcinku na naszym kanale. Ostatni odcinek, w którym mieliśmy gościa, a w zasadzie gościnie, Agnieszkę, która opowiadała swoją historię walki z bankiem w sądzie. Lawina komentarzy, jaka była pod tym wywiadem, potwierdza tylko, że tak jak pisaliście, jest to bardzo dobry kierunek, żeby więcej takich osób, więcej frankowiczów i frankowiczek, którzy powiedzieli bankowi nie, powiedzieli dość i zawalczyli o swoje prawa i teraz opowiedzą od kuchni tę historię, zapraszać do naszego programu. Skoro format się podoba, to kontynuujemy. I dziś moim gościem jest Iwona Jackowska, która również ma za sobą walkę z bankiem w sądzie. Witam cię serdecznie, Iwono. Witaj, Grzegorzu. Iwono, to zaczynając od początku samego, powiedz proszę, w jakim banku, na jaką kwotę i w którym roku brałaś swój kredyt? Ja brałam kredyt razem z moją mamą w 2005 roku na kwotę 168 tysięcy złotych. Okej. I dlaczego akurat frankowy kredyt, a nie taki zwykły, standardowy, w walucie, w której zarabiasz? No, sytuacja była tego typu, że przyprowadziłam się do Warszawy i chciałam bardzo z moją mamą zamieszkać w nowym mieszkaniu. Szukałyśmy oczywiście mieszkania. No wiadomo, ceny mieszkań były wtedy też dla nas jakby ceną zaporową. I szukałyśmy rozwiązania w postaci kredytu. Poszłyśmy do firmy pośredniczącej, to był wtedy Expander, i zaproponowali nam kredyt tylko we frankach. A to nie miałyście zdolności na kredyt w złotówkach? To była tego rodzaju historia, czy po prostu były różnice w propozycjach? Nie miałyśmy w ogóle zdolności, jeszcze musieliśmy mieć udział własny. Wtedy wszyscy inni kredytobiorcy dostawali kredyty na 110% wartości nieruchomości, a my musiałyśmy niestety jeszcze mieć wkład własny. Okej. Okay. I w jakim banku finalnie wzięłaś kredyt? Mbanku. I powiedz, ile wynosiła twoja rata od samego początku? Na samym początku rata była około 900 zł. A później? Później rata wzrosła, jak wzrósł kurs franka, to do 1600 zł. W międzyczasie ja też skróciłam okres kredytowania. Okej, okay. Nadpłacając kredyt, tak? Tak, nadpłacałam kredyt. Który moment był takim pierwszym aha, że stwierdziłeś, że coś tu nie gra i trzeba przyjrzeć się temu czemuś, co nazywane jest kredytem we frankach? Pierwsze aha to było w momencie, kiedy podpisałam umowę kredytową i wyszłam z banku i zaczęłam tą umowę czytać i patrzę, że mam harmonogram spłat we frankach. I tu zaczęłam się zastanawiać, jak ja mam to w ogóle spłacać, bo nikt mnie na ten temat nie poinformował. Zaczęłam dzwonić do banku, oczywiście nikt nie odbierał telefonu, opiekunka od kredytu w ogóle nigdy nie miała czasu. W końcu jakieś konto techniczne zostało założone w złotówkach. I ja kredyt normalnie płaciłam w złotówkach. A harmonogram spłat był zawsze we frankach. To skąd wiedziałaś, ile złotówek trzeba wpłacić, żeby tą ratę we frankach pokryć? Właściwie to każda rata była inna. Sprawdzałam sobie według kursu Narodowego Banku Polskiego, jaka powinna być kwota przelana na to konto techniczne, żeby bank mógł każdego piątego dnia miesiąca tą ratę pobrać. I co? I jak przelałaś taką kwotę, to zawsze wystarczało na ratę? No był jeden taki negatywny moment, taki czarny czwartek, kiedy frank skoczył prawie do 5 zł. I 5 minut po 12 dostaję SMS-a, że brakuje 30 zł na koncie technicznym do spłaty raty. No i wtedy po prostu każdy miesiąc był dla mnie takim nerwowym dniem. Bałam się, jak jakiś SMS przychodził 5 po 12, że może zabraknąć pieniędzy na spłatę raty.
to co działo się później? Czyli zwróciłaś na początku uwagę na harmonogram, że jest we frankach, a od ciebie bank oczekiwał złotówek. I co się działo dalej? Później był czarny czwartek, kurs franka poszedł do góry. Jakie były jeszcze wydarzenia po drodze do tego momentu, w którym stwierdziłaś, że idziesz z bankiem do sądu? Co tam się działo? Opowiedz nam to, proszę. Bardzo głośno było wtedy na temat frankowiczów. Frankowicze wyszli na ulicę. Zaczęłam się bardziej przyglądać i w aplikacji na koncie w mBanku ja nagle zobaczyłam, że ja praktycznie tego kredytu jeszcze nie mam spłaconego, mimo spłaty 10 lat tego kredytu. I to dało mi bardzo do myślenia, że trzeba będzie chyba z tym coś zrobić. Masz na myśli to, że pomimo tego, że 10 lat płacisz, to suma do spłaty jest wyższa niż początkowo? Dokładnie tak. Okej, okay. No i co zrobiłaś, żeby zadziałać tym tematem? Jakie były kolejne kroki? No, kolejnym krokiem po prostu było szukanie w internecie. A że było głośno o frankowiczach, no to jak wygooglałam sobie kancelaria, która zajmuje się frankami, no to pojawiła mi się kancelaria, zapisałam się na spotkanie, na rozmowę, żeby dowiedzieć się coś więcej, czy mogę odzyskać te pieniądze, które wpłacałam. No i umówiłaś się na spotkanie z ekspertem, który sprawdził twoją mowę i co wyszło z tej analizy przez eksperta? Byłam w szoku, bo się okazało, że mam praktycznie kapitał spłacony, czyli te 168 tysięcy mam spłacone i robię cały czas nadpłaty. A że ja kredyt cały czas nadpłacałam, no to się przeraziłam, że płacę pieniądze komuś, kto mnie oszukuje. I który moment był taki kluczowy, który przeważył, że zdecydowałaś się na walkę z bankiem w sądzie? Bo wiadomo było, że to się w sądzie skończy. Rata skoczyła do 2000 zł, no i stwierdziłam, że to jest zbyt dużo, żeby płacić cały czas, mając w głowie tą świadomość, że przecież kredyt już mam praktycznie spłacony. No dobrze, Iwo, opowiedz mi, a nie bałaś się zadrzeć z bankiem, wielką instytucją, która ma całą armię prawników? Nie miałaś obaw? Pewnie, że miałam obawy. Najbardziej to się bałam sądu. Dlaczego? No w sądach zawsze prawnicy zadają trudne pytania i to jest jednak stres. Sąd to taka instytucja po prostu, gdzie jest od razu strach, poczucie strachu. No i ci prawnicy zadają bardzo, bardzo trudne pytania, podchwytliwe wręcz. I bałam się tego, że mogę sobie wręcz zaszkodzić niż polepszyć sytuację. Czy oprócz tego bałaś się czegoś jeszcze? No, na pewno jest ten strach, że mogę przegrać. To co cię przekonało, żeby pomimo tego strachu jednak zacząć walkę? No, chyba bardzo mnie to zdenerwowało, że taka kwota kredytu jest jeszcze do spłacenia i to chyba była taka największa motywacja do tego, żeby zacząć działać. A ile według banku miałaś jeszcze do spłacenia? Pamiętasz kwoty dokładnie? Przy kredycie 168 tysięcy miałam 170 do spłaty. Mimo, że miałeś 160 już prawie wpłacone. Tak. No tak, to idzie się zdenerwować. Wiele pytań w komentarzach dotyczy tego, ile trwa takie postępowanie, ile czeka się na rozprawę, ile na wyrok pierwszej instancji, ile na apelację, jak to wszystko wygląda tak technicznie, bo ktoś, kto nie był nigdy w sądzie, całkiem słusznie może się zastanawiać, jak to wyglądało u ciebie. Zacznijmy od czasu trwania całej sprawy, na etapie, jakbyś nam to opowiedziała. Cała sprawa od momentu podpisania umowy z kancelarią, podpisania pełnomocnictw dla prawnika, trwało to równe 3 lata. Równe 3 lata. Równe 3 lata, okej. Okay. I teraz od momentu podpisania umowy do pozwu, ile to było? Pół roku. Pół roku, a później od pozwu do wyroku pierwszej instancji? Rok i 4 miesiące. A jaki to był sąd? Z ciekawości. Sąd w Toruniu. W Toruniu. Rok i 4 miesiące. Bardzo dobry czas. A jeżeli chodzi o apelację? Apelacja rok i 2 miesiące takiego dnia. Okej, okay, czyli łącznie od podpisania umowy zwrotu i zlecenia sprawy do zamknięcia sprawy minęły 3 lata. To kiedy był ten wyrok? Kiedy był ten wyrok? W zeszłym roku, w czerwcu, 19 czerwca 2023. To powiedz mi, co czułaś w momencie, kiedy była ta rozprawa, czy też to ogłoszenie wyroku i usłyszałaś, że
wygrywasz, że to już koniec, że nie ma już tego kredytu. Poczułam niesamowitą ulgę, tym bardziej, że prawnik do mnie zadzwonił i powiedział: Pani Iwono, proszę już następnej raty nie płacić. Po prostu, nie, 200 kilo kamieni z pleców zdjęte. Poczucie naprawdę ulgi, takiego wytchnienia, szczęścia, a w momencie, kiedy się weszło na konto do banku, nie ma kredytu. No to zresztą może wrzucimy screena z tego, jak to obecnie wygląda w zakładce kredyty u Ciebie. I faktycznie, jak widzimy teraz, to tego kredytu nie ma. To wróćmy do samej rozprawy, bo to ogromny sukces. Pozbyłaś się kredytu, zawalczyłaś o swoje. Jak wyglądała sama rozprawa w sądzie pierwszej instancji, gdzie tam byłaś przesłuchiwana przez sąd i przez prawnika banku? O co pytał sąd? Jakiego rodzaju to były pytania? Może zacznę od tego, że sprawa była w formie zdalnej. Defer. Czyli po prostu siedziałam sobie komfortowo w domu, czyli już jeden stres odpadł, czyli nie musiałam wchodzić do wielkiego gmachu sądu, tylko po prostu w warunkach domowych była rozmowa. Połączenie było online, czyli na spokojnie. Takie podstawowe pytania, w jaki sposób była zawarta umowa kredytowa, jak długo oczekiwałam na umowę, czy na jakiś szablon umowy otrzymałam, czy wiem, na czym polega kurs franka, czy jeździłam za granicę i wymieniałam pieniądze w kantorze. Też miałem to pytanie. Takie pytania przewijam właśnie, na czym polega kupno i skup waluty. Takie śmieszne pytania. A prawnik banku, kiedy przyszedł do ataku, to jak to wyglądało? Bo ostatnio pewnie oglądałaś wywiad z Agnieszką, to Agnieszka powiedziała, że prawnik banku tylko siedziała uśmiechnięta i nie zadała żadnych pytań. Jak to było u Ciebie? U mnie był prawnik w zastępstwie, czyli też prawniczka tak siedziała i też kiwała głową i właściwie nie było tak strasznie. A zadawała w ogóle jakieś pytania, czy żadnych? Właściwie to chyba dwa pytania zadała, ale dokładnie nie pamiętam. Takie nieznaczące pytania. To jest w ogóle ciekawe, że bo u nas akurat prawniczka ze strony banku zadała mi kilkanaście pytań na naszej rozprawie, ale ciekawe jest to, że banki płacą ciężkie miliony złotych za obsługę prawników, którzy przychodzą na te rozprawy i z uśmiechem na twarzy czy w milczeniu czekają na w zasadzie ogłoszenie wyroku, który z góry prawie że jest przesądzono, bo 99% spraw przecież kończy się wyrokami korzystnymi dla frankowiczów. Ponieważ brałaś kredyt w mBanku, to pytanie moje brzmi tak, czy mBank nie próbował się z tobą dogadać? Oczywiście, że tak. Tydzień przed pierwszą instancją dostałam propozycję ugody. I na czym ona polegała? Zostało mi w sumie do spłaty tam 5 lat kredytu. Bank zaproponował, że mi umorzy tą spłatę dalszą i dostanę ekstra 20 tysięcy złotych w gotówce na konto. To wydawałoby się, że tylko brać. Nie trzeba czekać na wyrok. 20 tysięcy płacą mi czas patent. To dlaczego nie przyjęłaś takiej propozycji? Nie przyjęłam takiej propozycji, dlatego że ja po procesie sądowym dużo, dużo więcej zyskałam. A powiesz nam ile? 140 tysięcy. Nie. No widzisz, to ktoś kiedyś powiedział, że jak coś jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, to prawdopodobnie takie jest. Skoro bank zgadza się, że nie musisz oddawać mu 50 tysięcy, jeszcze dwie dychy od siebie dorzuca, to jest zbyt piękne, żeby było dobrą propozycją, nie? Na pierwszy rzut oka. Czyli 100, ile, jeszcze raz jakbyś powtórzyła, ile po wygranej? 140. 140 tysięcy, czyli do przodu jesteś o 120 tysięcy. No to taka suma, za którą można zrobić naprawdę wiele niesamowitych i przyjemnych rzeczy. Dokładnie tak, ale to było przed pierwszą instancją, a przed drugą instancją dostałam drugą propozycję ugody. O, to co więcej dorzucili? 40 tysięcy. 40, czyli dalej stówę chcieli dla siebie zatrzymać. Dokładnie tak. Okej. Okay. A powiedz mi, sąd zasądził cię odsetki od kiedy? Od momentu złożenia pozwu. Od momentu złożenia pozwu. To ile było łącznie w tej kwocie 140 tysięcy, to ile stanowiły odsetki za zwłokę? 38 tysięcy.
38 tysięcy. Dlaczego o to pytam? Bardzo często ludzie mówią, sprawa nam się dłuży, a kancelaria będzie kosztować, a tu ugoda. To 38 tysięcy to była ta różnica, którą bank musiał zapłacić więcej za to, że tyle lat, czy tam 2,5 roku ta sprawa trwała w sądzie. No, naprawdę jest dobra wiadomość. Wrzucimy może tutaj teraz screen twojego wyroku, który po to pewnie zawsze znajdą się złośliwcy, którzy powiedzą, a ta Iwona to jest podstawiona, nie ma żadnego tam wyroku, pewnie nawet nie jest frankowiczką, wiesz, bo to w internecie zawsze znajdą się ci, to wszystko zakwestionują. Więc tu macie, proszę, czarno na białym wyrok i już za chwilę, no to właśnie może przy następnym pytaniu, a co w momencie teraz, kiedy wchodzisz w zakładkę kredyty, to co tam widzisz? Nie ma żadnego kredytu. Nie ma żadnego kredytu. I tu również mamy screen na potwierdzenie tego, jak to wygląda. No to kolejne pytanie, które tutaj złośliwcy, a czasami po prostu niedowiarkowie zadają, to dobra, wygrać to można, ale czy ktokolwiek widział pieniądze z banku? Czy bank się z tobą rozliczył? Czy przelał te pieniądze po przegranej, czy teraz gra na czas i nie chce oddać tych pieniędzy? Tak, bank się rozliczył. Oczywiście musiał się rozliczyć, nie było innego wyjścia. Inaczej nie mielibyśmy sytuacji, gdzie nie ma kredytu, bo najpierw bank zwraca tobie, prawda, a następnie ty musisz oddać do banku kwotę pożyczonego kredytu. No i to jest ciekawe, Iu, no bo bardzo często tu mam takie pytanie, które jeszcze chciałem ci zadać, ponieważ bardzo często, kiedy frankowicze szukają kancelarii do reprezentacji przed sądem w walce z bankiem, no to tam porównują ofert, no co jest naturalnym zachowaniem klienta, który chce wybrać jak najlepiej. Natomiast jest taki niuans w tym prowadzeniu spraw frankowych, który często umyka. Mianowicie powiedz mi, czy bank w trakcie, przed wygraną, pozwał cię w drugą stronę? Tak, bank pozwał mnie już po wygranym procesie, po rozliczeniu się o waloryzację kapitału. O, i kiedy to było? Kiedy ten pozew wpłynął? Dokładnie tydzień temu. Tak, pamiętam wiadomość, którą mi napisałaś, że aż się gorąco tobie zrobiło, bo się wydawało, że jest koniec. No i teraz, dlaczego o tym mówimy? To jest wojna i tutaj bank będzie walczył, będzie chciał nam zepsuć trochę krwi. I to jest ciekawe, że bank składa taki pozew, który z gruntu jest skazany na przegraną, bo TSUE w grudniu powiedział jasno, że bankom waloryzacja się nie należy, więc tutaj w ogóle nawet nie ma cienia szansy na to, żeby bank miał jakiekolwiek tutaj możliwości to wygrać, ale jednak rozumiem, że napięcie i trochę stres się pojawił. Ciekawa rzecz, że zgłaszają się do mnie też osoby, które mają prowadzone sprawy przez różne kancelarie na rynku i dość częstą praktyką na rynku jest to, że w momencie, kiedy dochodzi do tego, że bank pozywa klienta, to kancelaria informuje, niestety, ale nasza umowa tego nie obejmuje, możemy podjąć obrony i to kosztuje tam 5, 10, czasami 15 tysięcy złotych dodatkowo. I teraz pytanie pierwsze, które chciałem ci zadać. Jak zareagowało Votum, kiedy poinformowałaś ich o tym, że taki pozew wpłynął? No bo teoretycznie sprawa jest zakończona. Tak, sprawa jest zakończona. Rozliczona jesteś z kancelarią, zapłacone wynagrodzenie, czyli już klient zakończony, można by powiedzieć. Wpływa pozew po jakimś czasie. Jak się zachowało Votum? Oczywiście Votum jest totalna gwarancja, czyli w momencie, kiedy bank mnie powoła w jakiejkolwiek sprawie, to kancelaria mnie reprezentuje. Dobrze, to teraz powiedz mi, ok, czyli nie schowali głowy w piasek, tylko prawnicy powiedzieli, pani Iwona, spokojnie, będziemy panią bronić. No ale to tak pewnie powiedzą w niejednej kancelarii, tylko zazwyczaj wiąże się to ze słoną zapłatą. Ile dodatkowo musiałaś zapłacić, żeby kancelaria podjęła się obrony? Nic. Jak nic? Nic. 0 złotych. Jak to możliwe? No tak, naprawdę. 0 złotych. Nic. A miałeś to zapisane w umowie, że w razie, gdyby cię bank pozwał, to kancelaria będzie cię bronić? Tak. I kancelaria obietnicę dotrzymała. Dlaczego to pytam? Bo ja wiem, że tak jest.
Natomiast jest to naprawdę nietypowe zachowanie kancelarii na rynku, która w ramach tej samej usługi, za którą już wzięła pieniądze, dalej podejmuje się tej obrony i nie żąda dodatkowych wynagrodzeń. I to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, kiedy się kancelarię przecież wybiera, żeby mieć tą obsługę kompleksową, niezależnie co bank wymyśli, bo teraz na przykład banki wymyśliły, że jak po waloryzacji nie mogą pozywać, to będą pozywać o kapitał ekonomiczny, czyli taki, ile on powinien być warty. Także to, jak już mówiłem w wielu odcinkach, jakkolwiek by tego potworka prawnego nie przebrali, to i tak nie mają prawa do tego, żeby to dostać. To podsumowując, Iwono, jakie to uczucie być wolną od franka? Czujesz ulgę, wiesz, że nie musisz składać pieniędzy co miesiąc, każdego piątego dnia miesiąca. Nie masz kredytu, jesteś człowiekiem wolnym. To gdybyś mogła tak, bo to pytanie zadaję zawsze przy wywiadach, bo ta retrospekcja jest ciekawa. Gdybyś mogła wsiąść do maszyny do podróży w czasie i tak na 15-20 sekund skontaktować się z tą Iwoną z 2019 roku, która wraz z małą szuka możliwości, szuka kancelarii, ale jednak boi się tego sądu, boi się przegranej, to co byś jej powiedziała dzisiaj z perspektywy czasu? Działaj, nie bój się, rób. Bój się i rób, jak to mówi się często. Myślę, że twoja historia, Iwono, doda otuchy wielu osobom, które czekają na swój wyrok, czekają z utęsknieniem na ten moment, w którym też zobaczą na swoim koncie w zakładce kredyty brak danych albo propozycję nowego kredytu, tak jak to, co pokazywałaś mi dzisiaj. I wiele osób, które jeszcze się waha, czy zastanawia na przykład nad tą propozycją pseudo-ugody, że dwa razy bardziej się zastanowią, zobacz, tobie bank proponował 40 tysięcy do zwrotu i umorzenie kapitału, poszłaś po swoje i jesteś o 100 tysięcy bogatsza dzięki po prostu cierpliwości i takiej wytrwałości, że nie dałaś się nabić w tą ugodę. Bardzo ci dziękuję za twoją historię. Myślę, że będzie ona dla wielu osób inspirująca. Dziękuję bardzo. Działajcie i idźcie po swoje. To co? Może to już moment, by zająć się twoim kredytem. Może kolejna historia wcześniej Agnieszki, a teraz Iwony, jest wystarczającym powodem, który gdzieś tam w środku mały głosik z tyłu głowy ci mówi, no to co, już czas zacząć działać. Właśnie dla takich osób jak ty w opisie do tego filmu jest link do zapisu na rozmowę z ekspertem z mojego zespołu. Kliknij w niego, wypełnij formularz, a ekspert ode mnie zadzwoni, sprawdzi twoją umowę i powie ci po pierwsze, o ile pieniędzy możesz walczyć, jak wygląda całe postępowanie, ile to wszystko kosztuje i wtedy podejmiesz decyzję, czy chcesz działać, czy nie, a gra, jak widzisz, jest warta świeczki. Historia Iwony pokazuje, że warto walczyć do końca i nie dać się nabić w ugodę, bo to w jej przypadku było warte dodatkowe 100 tysięcy, a 100 tysięcy to jest niebagatelna kwota. Jeżeli ten materiał był dla ciebie wartościowy, jeżeli ta historia Iwony była ciekawa, to myślę, że Iwonie będzie bardzo miło przeczytać o tym w komentarzach, dlatego napisz komentarz, który też pomoże wypromować ten film, żeby algorytmy YouTube'a poniosły go do innych osób, które powinny taki film zobaczyć, albo weź linkę i wyślij komuś znajomemu, kto ma taki kredyt, czy miał kredyt frankowy, bo dotyczy to również kredytów spłaconych. Daj łapkę w górę i oczywiście subskrybuj ten kanał i kliknij dzwoneczek, abyś dostawał powiadomienia o nowych odcinkach. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Grzegorz Celeban.